Luz de Maria de Bonilla, Argentyna, 24 stycznia 2022 roku, orędzie świętego Michała Archanioła. Umiłowany ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, w jedności z Przenajświętszą Trójcą, jako Książę Wojsk Niebieskich, błogosławię Was. Przyjmijcie miłość i dobro. Jestem posłany, by powiedzieć Wam, moje legiony anielskie czekają na mój sygnał, by wesprzeć Was i obronić przed prześladowaniem i znęcaniem się, jakim zostaniecie poddani. Jako ludzkość będziecie świadkami złego wykorzystania wolnej woli tych, którzy, gdy tego zechcą, nie zdołają zrobić po ludzku kroku wstecz. Decyzją zła jest podzielić lud Boży we wszelkich strefach, tak jak wąż porusza się, pełzając, by nie być widzianym. Z tego powodu wzywam Was do życia w Bożej miłości, w miłości braterskiej, bowiem demon ucieka przed bronią miłości. Zarazem wzywajcie naszą Królową i Matkę Czasów Ostatecznych, aby Was wyzwoliła od pułapek złego. Na ziemię spada nie tylko wiele z ciał niebieskich przychodzących z kosmosu, lecz także to, co sam człowiek wyniósł i umieścił w przestrzeni kosmicznej, nie zapobiegłszy temu, że efekty burz słonecznych, które gwiazda Słońce w tej chwili generuje, wpłyną na niektóre z tych satelitów, które będą kolejnym zagrożeniem dla ludzkości. Dzieci Przenajświętszej Trójcy, nawróćcie się i wybierzcie dobro. Uznajcie dla samych siebie swoją przynależność do naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa oraz do naszej Królowej i Matki Czasów Ostatecznych, modląc się w ciszy i rozważając modlitwę Credo. Umiłowane dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, przepaść, ku której zmierza ludzkość, jest nasycona żądzą władzy, pragnieniem osiągnięcia światowej supremacji, by oddać ją Antychrystowi, temu, który już teraz jest obecny na ziemi, żądając dla siebie absolutnej dominacji nad wszystkim tym, co istnieje. Kataklizm spowodowany konfliktami zbrojnymi spowoduje, że ludzkość będzie smagana plagami aż do przesytu. Nie dziwcie się upadkowi gospodarki wielkich potęg. Wy, jako ludzie wiary, zachowujcie spokój tych, którzy wiedzą, że są chronieni przez swego Pana i Boga. Jako lud Boży ujrzycie wielkie cuda czynione dla waszego dobra. Stąd wzywam was, żebyście się nie lękali. Dzieci Boże, nie lękajcie się, lecz trwajcie w pewności, że nigdy nie zostaniecie porzuceni. Módlcie się, ludu Boży, módlcie się. Narody będą maszerować na wojnę przeciw innym narodom, a przyroda sprawi, że upadną ci, którzy wierzą, że są niezwyciężeni. Potem sprzymierzeńcy już nimi nie będą, porzucając tego, kto wezwał ich na wojnę, choć później na nowo się zjednoczą,
lecz nie zanim cierpienie nie spadnie, nie zostanie umieszczone na ludzkość w taki czy inny sposób. Nie lękajcie się, w każdej chwili jesteśmy z wami, o ile jesteście wierni Przenajświętszej Trójcy oraz naszej Królowej i Matce. Znaki są wam dawane w obfitości, by was ostrzec, by poruszyć serca i umysły tych, którzy w tym momencie przedstawiają się jako sceptyczni. Słońce się zaciemni przez siłę pewnego wulkanu. Ziemia dalej się trzęsie jako zapowiedź tego, co się zbliża. Trwajcie niezachwiani, nie zapominając, że nasz Król i Pan Jezus Chrystus pośle wam swego anioła pokoju, który da wam siłę, abyście szli dalej drogą pewną. Umiłowane dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, człowiek zapomina, że nasz Król zna całe ludzkie postępowanie. Bądźcie ludźmi dobra, abyście trwali pełni Ducha Świętego. Wzmocnijcie się, idźcie naprzód, nie jesteście sami. Nasz Król i Pan Jezus Chrystus wylewa swą miłość na swoje dzieci. Błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. Trwajcie w duchowej czujności, ludu Boży. Nie lękajcie się, bądźcie wytrwali. Święty Michał Archanioł. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta.